Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie z kościoła St. Mary's w Newport, w Walii. Bracia i siostry, dzisiaj przeżywamy uroczystość w Anglii, Walii, uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, dwa filary kościoła. Niech to wydarzenie mszy świętej dzisiaj będzie naszym szczególnym podziękowaniem Panu Bogu za ich świadectwo wiary, za świadectwo wiary Kościoła i też prośbą taką, żebyśmy uczyli się wierzyć wiarą Kościoła. Dzisiaj widzimy, jak wielu ludzi deklaruje, że wiara to jest coś prywatnego, coś schowanego, a oni szli na cały świat i płacili wysoką cenę tego świadectwa, bo cenę życia, które było czymś, co uwiarygadniało prawdę, którą głosili. I dlatego chcemy nie tylko dziękować Panu Bogu za świadectwo dojrzewania w wierze zarówno Piotra, jak i Pawła, ale też prosić o łaskę naszego dojrzewania w wierze, byśmy podążając za Chrystusem osiągnęli cel naszych zmagań, jakim jest głębokie przylgnięcie do Jezusa tutaj na ziemi, a równocześnie nagrodę wieczną, chwałę nieba. Na rozpoczęcie mszy świętej zaśpiewamy pieśń Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, a na zakończenie dziękczymy pieśni, śpiewajmy wspólnie, powinny się wyświetlać na monitorze, na warunkach, jakich dołączacie do tej mszy świętej poprzez streaming. W chwili ciszy bardzo Was proszę, przygotujcie się też duchowo do tej mszy świętej. Przedstawcie Panu Bogu intencje, złóżcie to wszystko na ołtarzu, Wasze radości i smutki, Wasze uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. Niech to wszystko w ofierze Chrystusa będzie oczyszczone, uświęcone, przemienione i niech staje się pokarmem dla nas.
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci, Twój swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Czytoń spokojna, czy huczą fale, gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Bracia i siostry, dzisiaj Kościół zachęca nas do radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którzy własną krwią urzeźnili Kościół i pili kielich pański i stali się przyjaciółmi Boga. Jesteśmy wezwani, by w Kościele stawać się przyjaciółmi Boga. Jako święty, powszechny i apostolski Kościół stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, wokół Jezusa, na Golgocie, gdzie będzie składał ofiarę Bogu Ojcu za nas i dla nas, za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Otaczamy ten stół Eucharystii tak, jak potrafimy w tym momencie, będąc jak najbliżej sercem, bo ciałem jeszcze nie możemy być w Kościele, ale jesteśmy posłuszni temu wezwaniu. Przyjdźcie, bo jesteście zaproszeni. Przyjdźcie, bo chcę was posilić. Przyjdźcie, bo jesteście spragnieni. I kochani, to wszystko się dokonuje w Kościele. Dlatego dar Kościoła jest nam potrzebny. Nie ma Kościoła, nie ma Chrystusa. Chrystus, Kościół sam się nie powołał. Chrystus powołał Kościół, by mógł się w nim objawiać, a w nim to znaczy też poprzez nas, poprzez naszą posługę. Przenieśmy się w jakiś sposób też w sercu ad limina apostolorum, czyli do progów apostolskich, gdzie Piotr i Paweł, przelawszy krew męczeńską, kładli fundamenty pod jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I uczmy się w ich życiu, widząc tak różne osobowości, tak różne charyzmaty, uczmy się, by spożytkować je w jednym Kościele Chrystusa, by budować jedność Kościoła, jedność małżeństw, rodzin, relacji, parafii, świętość, powszechność, żeby właśnie to, co Boże, było powszechne, i apostolskość, czyli to wyjście do świata, żeby tą jedną świętość, powszechność głosić, dawać temu świadectwo. Ofiaruję mszę świętą za dusze w czyśćcu cierpiące, ale też modlę się w tych intencjach, które wy przedstawiacie Panu Bogu, jak zawsze, prosząc, by odpowiedział na nie swoją łaską, o ile tylko są zgodne z Jego świętą wolą. A na początku przy najświętszej ofiary przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania.
Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana. A gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtedy zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały. Powiedział mu anioł, a gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Od wszelkiej trwogi
Pan Bóg mnie wyzwoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku, od wszelkiej trwogi. Pan Bóg mnie wyzwoli. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnym, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwoli. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilsi, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowa Ewangelii niech zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, osobiście bardzo lubię ten fragment Ewangelii. Te dwa pytania Jezusa, bo one są ważne dla naszego rozwoju duchowego. Widzimy, jak łatwo powtarza się czyjeś opinie. Za kogo ludzie mnie uważają? Za tego, za tamtego, a jeszcze za tego, a jeszcze słyszałem, że za tego, jak to łatwo idzie. A ty za kogo mnie uważasz? I cisza. I wreszcie święty Piotr, serce otwarte na Boga, ale wciąż jeszcze musiał się dużo uczyć, żeby zostać wiernym Chrystusowi. Ale w tym otwarciu robi jakże ważny krok. Kochani, to jest bardzo życiowa Ewangelia, dlatego że my się dowiadujemy o Jezusie w wielu miejscach. W rodzinie, w szkole, w pracy, kolega coś powie, koleżanka. Warto się zastanowić, jakie świadectwo wiary przyjąłem od ludzi. Często jakąś tradycję przyjmujemy, jakiś zwyczaj. Nie do końca wiedzą, co dlaczego. Czasami rodzina praktykuje całe lata i zapytaj, dlaczego chodzicie na mszę świętą. Dziadek chodził, ojciec chodził, babcia chodziła, matka chodziła, to i ja chodzę. A po co to? A dlaczego? Dlaczego ty to czynisz? I w to świadectwo ludzkie wpisuje nam się świadectwo wiary Kościoła, która jest wypowiedziana dzisiaj ustami świętego Piotra. To świadectwo wiary konfrontuje się często z tym, co wynieśliśmy z naszych kręgów rodzinnych, z naszego środowiska życia. I pytanie, czy jestem otwarty na to świadectwo? Czy chcę odpowiedzieć? Zobaczcie, że odpowiedź Piotra sprawia, że objawiona mu zostaje jego prawdziwa tożsamość. Głębia jego powołania, głęboki sens jego życia. Ale to się dokonuje, jak święty Augustyn mówi w komentarzu do tej Ewangelii, to się dokonało, mogło się dokonać, bo wcześniej powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I kiedy wyznaje tą wiarę, to Jezus mu odpowiada: Ty jesteś skała, ty jesteś kefa, ważne słowo. Na tej skale zbuduję mój Kościół. Nie na tobie, Piotrze. Na tej skale, czyli na wyznaniu, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I kochani, taka budowla naszego życia, jakie nasze wyznanie wiary. I warto pomyśleć, jaką wiarę wyznaje. Jezus kiedyś zadał w Ewangelii pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Nie ludzi wierzących. Ludzie będą wierzyli w różne rzeczy, których nigdy na oczy nie widzieli, których nie można potwierdzić doświadczeniem empirycznym, a mogą się zamykać na dar wiary, który jest udzielany przez Kościół i który można potwierdzać empirycznie. Kochani, ta wiara jest wciąż wyznawana w Kościele. I dlatego we mszy świętej mówimy: nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Nie mogę budować na sobie, ale mogę budować na tym wezwaniu: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.
I wtedy staje się skałą. Ty jesteś skałą. Dlatego ta wiara jest wciąż wyznawana w Kościele. Jeżeli nie wyznaje wiary Kościoła, widzimy, co się dzieje w świecie. Uważam Jezusa za nauczyciela, za proroka, za kogoś tam, za postać z bajki. Dlatego to ważne jest. Czy wiara, którą wyznaję, jest wiarą Kościoła? Czy wypowiadam moimi ustami wiarę Kościoła? Bo ta wiara daje zbawienie. Kochani, jest to droga, którą się przechodzi. Credo in Deum mówimy, wierzę w Boga, ale to łacińskie credo in Deum mówi o tym, że nie tylko wierzę w Boga. W Słowie Bożym znajdujemy, złe duchy też wierzą i drżą. Kolejny krok to wierzę Bogu, wierzę w coś objawił Boże, ale jest jeszcze jeden trzeci krok tej wiary, to wierzę ku Bogu, czyli jestem w procesie oczyszczania tego doświadczenia, które wyniosłem z ludzkiej tradycji, które w tej głębi Kościoła dokonuje oczyszczenia, aż dojdę do momentu, że wyznając wiarę, tym kluczem, który ma Kościół, to, że Piotr przyjął to nie dla siebie, nie osobiście. Jest tutaj właśnie przedstawicielem jedności Kościoła, któremu ten klucz został ofiarowany. I tym kluczem zostanie mi otwarte niebo. O tym się mówi troszeczkę pierwsze czytanie, jak musimy się uczyć, by odróżniać to, co jest projekcją moich uczuć, wyobrażeń, emocji, pragnień, a co jest działaniem Ducha Świętego. Zobaczcie, że Piotr wyszedł za aniołem z więzienia i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że takie widzenie, złudzenie. Czasami, kochani, idziemy w sposób nieświadomy za Kościołem. Idziemy, ale jesteśmy niezdeklarowani. Nie wiemy, czy to tak na serio, czy tak może w sensie symbolicznym. Czasami się domyślamy, czasami szukamy podtekstów. Czasami tak możemy traktować, kochani, wiarę, jako jakieś złudzenie, coś nie na serio, jakiś ludzki wymysł, ludzką tradycję. Jednak kiedy zmienimy ten punkt widzenia, kiedy wyznajemy wiarę Kościoła, przekonani w prawdziwość tej wiary, to widzimy, jak relacja do Jezusa pozwala nam odkryć siebie. Oczami Jezusa zobaczysz w sobie więcej niż tylko oczami człowieka. Naszą tożsamość odkrywamy w relacji rodzinnej, środowiska życiowego, w szkole, nauczyciele swoimi oczami pomagają, przynajmniej powinni pomagać, odkrywać nam tożsamość. Ale zobaczcie, że Jezus wprowadza Piotra na taki poziom rozumienia życia i powołania, którego nikt nie był w stanie mu ukazać. Wracając do pierwszego czytania, kochani, jak cię ludzie wpakują do więzienia złego rozumienia twojego życia i powołania, dwa łańcuchy, którymi Piotr jest skuty, to Jezus cię wyprowadzi poprzez wiarę Kościoła. Krok po kroku przejdziesz jedną bramę, drugą bramę, trzecią bramę, opadną te kajdany. Gorzej, gdy sam wybierzesz więzienie, odrzucając wiarę Kościoła, uznając ją za jakiś mit czy bajkę. Tylko Jezus potrafi ci ukazać fundamentalną wartość twojego życia.
Na tej skale wybuduję Kościół, na tej wierze, którą wyznałeś. Na wyznaniu Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Czyli na tym wezwaniu, które wypowiedziałeś, zbuduję mój Kościół. Na tym wyznaniu, kochani, są budowane małżeństwa, rodziny, życie indywidualnego człowieka. Ten fragment Ewangelii mówi o dwóch kamieniach tak naprawdę, dwóch skałach. 23 wers dalej troszeczkę, bo dzisiejszy fragment Ewangelii kończy się na 19 wersie, ale 23 jest dalsza historia. I w tym fragmencie Ewangelii Piotr jest określony jako Kefa, skała, ale właśnie w 23 wersecie już go Chrystus nie nazywa Kefa, ale Kefo. Jedna literka. Kefa, Kefo. Greckie tłumaczenie skandalon. Znamy słowo skandal. Dlatego zobaczcie, Jezus mówi o tym, że nie wolno zmienić ani jednej kreseczki, ani jednej kropeczki, ani jednej najmniejszej literki, bo zmienia to sens. Piotr oparty na Jezusie to jest Kefa, skała. Na tym można budować, na tym wyznaniu. Za chwilę Jezus mówi o tym, że będzie cierpiał, prześladowany, odrzucony, zabity. I Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I wtedy słyszy, jesteś skandalem, jesteś Kefą. Też kawałek skały, ale sterczącej ziemi na drodze, o który wszyscy się potykają. Jedna literka zmiany. Tego to wezwanie Jezusa nie wolno zmieniać. Kefa, Kefo, tak blisko. Jesteś skałą, jesteś skandalem. Jesteś skałą, na której wznosi się piękna budowla kościoła, gmachu, gdzie człowiek spotka Jezusa Chrystusa. Jesteś kamieniem, kawałkiem sterczącej skały, gdzie ludzie się będą o ciebie potykać. Tak, kochani, jeżeli nie idzie się za Jezusem, gubi się sens. Z Jezusem sens się odkrywa. Z Jezusem stawiasz ludzi na nogi. Bez Jezusa sprawia, że ludzie się o ciebie potykają, przewracają, ranią. Jedno ze starych żydowskich opowiadań mówi o mądrym rabinie bojącym się Boga. Pewnego wieczora po dniu spędzonym nad księgą proroctw postanowił wyjść na ulicę i odprężyć się w czasie spaceru. Idąc powoli drogą leżącą na uboczu, spotkał pewnego stróża, który długimi i zdecydowanymi krokami chodził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości. Dla kogo chodzisz? Spytał zaciekawiony rabin. Stróż wymienił nazwisko swego pana, ale zaraz zapytał, a ty dla kogo chodzisz? To pytanie głęboko zapadło w serce rabina, bo dotknęło celu jego życia. Moi drodzy, tak samo jest z pytaniem z dzisiejszej Ewangelii. Za kogo ludzie mnie uważają? I to pytanie powinno głęboko nasze serca. Dla kogo my wędrujemy? Ku komu my wędrujemy każdego dnia? Dla kogo przeznaczone są nasze kroki, słowa, czyny, niepokoje? Czy kończą się one tylko na sprawach dnia codziennego? Czy mają też swoje zakotwiczenie w Bogu? Czy każdy dzień to odkrycie osobowości, a osobowość ma fundament, czyli odkrywanie tego fundamentu i w relacji, w tej relacji do Chrystusa, swojej tożsamości, czy dzień za dniem coraz bardziej się gubię. Warto dostrzec to zaproszenie dzisiaj Jezusa,
które zaczyna się od tego wyznania. Bo jak wyznajesz, tak wierzysz i tak wzrastasz. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Razem z całym Kościołem módlmy się nieustannie do Ojca, który cudownie ocalił Piotra z więzienia, który objawił swe wielkie miłosierdzie wśród narodów przez nauczanie Pawła. Módlmy się za Kościół Święty, by był szańcem wiary i prowadził ludzi do Jezusa, Syna Boga Żywego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów, aby kluczami swej misji otwierali przed ludźmi bogactwo Słowa Bożego i sakramentów zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich męczenników Bożej sprawy, aby ich więzienia, cierpienia i poniżenia budziły wiarę oraz były znakiem mocy Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby otrzymali wieniec chwały od Pana, który jest sprawiedliwym sędzią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy swym życiem głosili Chrystusa i przez wiarę budowali Jego Kościół, jako świątynię Boga wśród świata. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Panie nieba i ziemi, który umacniasz swoje dzieci, aby jak apostołowie Piotr i Paweł były wierne w głoszeniu prawdy i wytrwały wśród cierpień dla imienia Twojego Syna, wysłuchaj tej modlitwy Kościoła i spraw, by wszędzie rozbrzmiewało Twoje słowo, budząc wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą, w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym Kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jerzym oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem, świętym Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Piotr rzekł do Jezusa, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus odpowiedział, Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Panie Jezu, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła dziękujemy Ci za dar Twojego Kościoła, bo w nim jest sprawowana Eucharystia i dzięki temu przychodzisz do nas, czyniąc świątynię z naszych ciał i dusz. Wyznajemy Ci naszą miłość. Dziękujemy za dar włączenia nas w Kościół poprzez sakrament Chrztu Świętego, który daje nam prawo do przyjmowania Ciebie w Eucharystii. Kocham Cię, Boże. Wraz ze świętym Piotrem dzisiaj wyznaję, Panie, Ty wszystko wiesz. Wszystko wiesz o mnie. Wiesz, że Cię kocham. Kocham Cię dlatego, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Przychodzę dziś do Ciebie, bo jestem głodny. Głodny Twojej obecności. Głodny prawdziwej wiary. Głodny chleba eucharystycznego. Głodny Twojej obecności. Panie, wejdź w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Naucz mnie Ciebie słuchać, przyjmować Twoją świętą wolę i ją wypełniać. Przyjdź o mój Panie, i pozwól, bym Cię przyjął z miłości Matki Najświętszej i z gorliwością świętych. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serdeczny Bóg zapłać za waszą dzisiejszą modlitwę w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jeżeli słuchają i uczestniczą w tej mszy świętej i modlą się z nami Piotrowie i Pawłowie, to proszę przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Niech święci patronowie wypraszają wam potrzebne łaski, a zwłaszcza tę łaskę bycia świadkami Jezusa. Tam, gdzie przy was stawia, gdzie opatrzność Boża, tam, gdzie przeżywacie swoje życie, tam, gdzie się darem życia dzielicie. Wszystkiego dobrego. Dobra wiadomość jest taka, że otworzyliśmy kościół na modlitwę. Wczoraj był po raz pierwszy otwarty. 2 godziny, tak możemy, bo tyle mamy wolontariuszy w tym momencie. I będzie otwarty kościół. Father Robert, I'm saying about the opening of church at this moment. Kościół będzie otwarty poniedziałek, środa od godziny 10 do 12, to powinno się wyświetlić teraz, ten kościół St. Mary's w Newport. I w niedzielę od godziny 15 do godziny 17, ale nie dzisiaj, tylko w przyszłą niedzielę, bo też te warunki sanitarne, które my musimy spełniać, sprzątać kościół, wczoraj był otwarty, przetarliśmy, ale to nie jest tak, że może być dzisiaj otwarty i dlatego będzie otwarty w poniedziałek od 10 do 12, w środę od 10 do 12 i w przyszłą niedzielę od godziny 15 do godziny 17. Zapraszam też osoby, które w pobliżu tu mieszkają. Mam nadzieję, że są takie osoby, które uczestniczą w tej mszy świętej, do tej modlitwy, do nawiedzenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, też do takiego stopniowego powracania do Kościoła. Bo czasami pewne przyzwyczajenia w duszy mogły się też zrobić i warto je poodkrywać, czy coś tam się wygodnego nie zrobiło. Módlcie się też o świętość. Dzisiejszy dzień Piotra i Pawła to też jest dobry dzień, żeby odkrywać świętość Kościoła i modlić się, żebyśmy my jako wspólnoty parafialne byli święci. My jako kapłani, wy jako ludzie świeccy, ale właśnie w tej jedności Kościoła, żebyśmy wszyscy byli święci, wyznawali wiarę, którą dzisiaj wyznaje święty Piotr i która jest wiarą Kościoła i żeby ta wiara Kościoła naszymi ustami, naszym życiem była wyznawana. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie, dobremu Bogu za świętą ucztę, że nas jednoczył przy wspólnym stole, że mamy w sercach Królestwo Boże. Z radością wielką pochwalmy Boga za to spotkanie, za bezmiar dobra. Z ofiary pańskiej przyjętą łaskę pragniemy zanieść całemu światu. Ludowi swemu błogosław, Panie, ochraniaj miłość, umacniaj wiarę
Jednością obdarz swój Kościół święty, w braterskiej zgodzie złącz go na wieki.